Dzień dobry, witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że kolejny raz mamy okazję się spotkać. Małgosia, witasz wszystkich, super, ja też Was witam. Dziewczyny, dajcie mi znać w komentarzu, czy wszystko jest ok, czy jest dobry obraz, czy mnie słychać odpowiednio. Chwileczkę zaczekam. Nikt nic nie pisze. No nic, no zakładam, że jest w porządku, że mnie słychać. Dzisiaj się spotkałyśmy, jest ok, no to bosko. Dzisiaj się spotkałyśmy po to, żeby porozmawiać, a w zasadzie, żebyście wy posłuchały na temat ajurwedy. Powiem Wam szczerze, że zastanawiałam się wcześniej tak naprawdę, od czego zacząć, ponieważ jest to ogromna dziedzina, ogromna nauka i na pewno na krótkim live'ie nie dam rady opowiedzieć nawet tak na dobrą sprawę podstaw, ale chciałabym po przemyśleniach, żeby to był taki początek do serii spotkań, także bardzo chętnie będę kontynuowała te live'y tutaj na YouTubie, żeby dalej Was w tą ajurwedę, przynajmniej w takim bardzo ogólnym zarysie, wprowadzić i być może zachęcić do stosowania. Czym w ogóle jest ajurweda? Od czego tak naprawdę bym chciała zacząć? Od tego, żeby właśnie wytłumaczyć, skąd w ogóle ten pomysł i jak to się zaczęło. Ajurweda jest to najstarsza dziedzina medyczna, najstarsza nauka medyczna świata, przynajmniej taka, która została spisana w Wedach. Mówi się, że liczy ponad 5000 lat, czyli tak naprawdę źródła, które podają jakby tutaj to, ten zakres wiedzy, spisany ponad 5000 lat, ale tak naprawdę ona liczy sobie na pewno znacznie dłuższy okres. Jest to niesamowita wiedza, dlatego że ona nie tylko została oficjalnie uznana jako system leczniczy, także nie jest to taka typowo, można powiedzieć, dziedzina gdzieś tam alternatywna. To jest raz, a dwa, że ona jest do dzisiaj bardzo żywa, że wiele jej elementów naprawdę można stosować śmiało i można wzmacniać organizm i zachować jego równowagę. Sam system leczniczy jest oczywiście obszerny, ale jest dosyć prosty, także jest tak intuicyjny, łatwo jest jego zapamiętać, łatwo jest potem się nim posługiwać. Ja, ponieważ od tak naprawdę już bardzo wielu lat interesowałam się takimi właśnie rozwiązaniami naturalnymi, żeby leczyć siebie, żeby leczyć też swoją rodzinę, żeby podtrzymywać zdrowie organizmu, przeszłam przez, bo bym powiedziała, wiele gałęzi, ale w momencie, kiedy trafiłam na ajurwedę, to poczułam, że ona po prostu ze mną, jak to się mówi, rezonuje. Dlatego, że była bardzo łatwa, dlatego, że nie jest to problemem, żeby ją na co dzień stosować, bo po prostu, tak jak wspomniałam, ona jest mega intuicyjna i postaram się Wam dzisiaj to w takim właśnie ogólnym zakresie wyjaśnić. Czym ona się różni, tak na dobrą sprawę, chociażby od naszej medycyny współczesnej, tutaj zachodniej? A przede wszystkim tym, że ona obejmuje całe nasze życie. Jest to tak naprawdę ajurweda, inaczej w takim dosłownym tłumaczeniu wręcz, jest to nauka o życiu. Także nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o samym ciele, o leczeniu ciała, ale mówimy o całym życiu człowieka. Czyli oczywiście o tych kwestiach cielesnych, ale również o kwestiach umysłowych, emocjonalnych, a nawet rozwoju duchowego. Dlatego, że jeżeli zajdzie równowaga na poziomie ciało, umysł, dusza, to dopiero wtedy można powiedzieć, że człowiek jest zrównoważony, a co za tym idzie, zdrowy. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, kiedy się idzie na konsultację ajurwedyjską do lekarza ajurwedyjskiego. Ja takich konsultacji już miałam wiele w swoim życiu, nawet teraz ostatnio, kiedy jeszcze w zeszłym miesiącu byłam w Indiach, to lekarz ajurwedyjski pyta się, jak ja się czuję, ale nie tylko fizycznie, ale psychicznie. Czy jest wszystko ok? Jak moja rodzina? Czy mam dzieci? Czy mam męża? Czy jestem szczęśliwa w związku? Jak moje układy z przyjaciółmi, z rodzicami? To jest w ogóle niesamowite. Za pierwszym razem miałam wrażenie, że są jacyś szaleni, wręcz wścibscy. Ale potem, zagłębiając się w tą wiedzę, kiedy już zaczęłam się jej uczyć, wiem, że to jest bardzo ważne, tak? Bo jeżeli ktoś do nas przychodzi schorowany, a my będziemy starali się im pomóc tylko i wyłącznie zalecając jakieś zioła czy zmianę stylu życia, a on będzie strasznie cierpiał na sercu, no to trudno mówić, żeby taki człowiek de facto był zdrowy i szczęśliwy. A tutaj chodzi o to, żeby nauczyć się żyć szczęśliwie, żeby czerpać z tego życia, ale nie tyle w takim aspekcie, żeby po prostu czerpać garściami, nie oglądać się na nikogo i tak dalej, tylko rzecz w tym,
żeby tak to życie prowadzić, żeby ono było dobre dla nas i dla innych, żeby ono też stanowiło wartość i żeby nas po prostu wznosiło, tak? Żeby każdego dnia to życie po prostu było wartościowe i na tym też zależy Ajurwedzie, na tym też, żeby się rozwijać, żeby była ta równowaga, tak jak powiedziałam, na trzech poziomach. Dlaczego dla Hindusów jest tak ważne też to życie cielesne? Dlatego, że oni wierzą w reinkarnację i uważają, że przychodzimy tutaj po coś, żeby wypełnić swoją rolę, żeby doświadczyć i żeby w następnym wcieleniu odrodzić się jakby już w szczeblu wyższym. To nie znaczy, że musimy być bogatsi, ładniejsi, ale żeby to następne wcielenie dawało nam kolejne możliwości do rozwoju, aż do momentu, kiedy dusza się nie rozwinie całkowicie, nie nabierze wszystkich doświadczeń i nie będzie musiała tutaj na nasz ziemski byt wracać. W związku z tym ciało nie może stanowić ograniczeń. Dlatego bardzo jest tutaj szeroka wiedza, jak o to ciało zadbać, bo jeżeli człowiek nie jest zdrowy, to wiadomo, że nie będzie się rozwijał na wyższych szczeblach, zarówno na szczeblu umysłowym, jak i tym duchowym. Dlatego właśnie wiedza ajurwedyjska bardzo głęboko omawia ciało i to jest dla nas korzystne, dla człowieka w naszym tutaj, bym powiedziała, współczesnym, zachodnim świecie, żeby z tej wiedzy korzystać, bo jeżeli ktoś nie idzie taką drogą związaną z duchowością w tym kierunku, to może sobie z tej ajurwedy czerpać chociażby te porady związane ze zdrowiem i ja Was do tego ogromnie namawiam. Króciusieńko jeszcze tylko, już zaraz przejdę do konkretów, wspomnę też, że ja byłam osobą bardzo chorobitą, bardzo dużo w dzieciństwie chorowałam, nie wiem, dostawałam tony antybiotyków, w wieku 20 paru lat byłam w szpitalu, w zasadzie nie mogłam stamtąd wyjść, jak wyszłam, to ponownie choroba wróciła, stan był ciężki, lekarze do końca nie wiedzieli, co jest grane i to był taki przełom w moim życiu, gdzie ja zaczęłam szukać innych rozwiązań, gdzie zaczęłam na własną rękę doszukiwać się, że no okej, lek lekiem, ale to potem wraca, coś jest nie tak. I właśnie po wielu latach w końcu trafiłam na ajurwedę i kiedy połączyłam poprzednią też wiedzę z wiedzą już potem ajurwedyjską i poszłam w to głębiej i ja naprawdę w tej chwili nie narzekam na stan zdrowia, a przede wszystkim to, co najważniejsze, ja czuję się znacznie, znacznie silniej. Ja nie mam takich spadów energetycznych. Ja mam dużo więcej siły niż jako 20-parolatka. Pamiętam, że jak poszłam do pierwszej pracy, to jak wracałam, to ja musiałam się przespać po godzinie 16. Ja po prostu padałam. Wiem, że tutaj pewnie dziewczyny, które medycyną chińską się zainteresują, zaraz mi powiedzą o zegarze chińskim, biologicznym i o tym, co się dzieje z organami. Pewnie i tak, ale też to świadczy o tym, że po prostu organizm był w dużej nierównowadze. Ja dzisiaj tryskam energią do późnego wieczoru i naprawdę nie mam z tym problemu, także na własnym przykładzie wiem, że to działa. Moja wiedza ajurwedyjska pochodzi z Instytutu Jiva w Indiach. Uczyłam się tam właśnie, jak i również tutaj w Polsce w Akademii Atma, Akademia Zdrowego Życia Atma. Są to miejsca, które organizują właśnie kursy ajurwedyjskie, zapraszają lekarzy ajurwedyjskich z Indii, między innymi doktora Partapa Chauhana, jednego uważam z najlepszych w ogóle specjalistów na świecie. W Indiach zresztą jest to bardzo znana postać. W Polsce są dostępne również jego książki w tłumaczeniu na język polski. Ja właśnie u pana doktora się uczyłam, zarówno tutaj w Polsce, jak i w Indiach. Cały czas jakby ta wiedza też jest nam na bieżąco w tej różnych takich grupach zamkniętych, live'ach przekazywana, więc można powiedzieć, że non-stop jako konsultanci ajurwedy się doszkalamy. Jestem właśnie też konsultantem ajurwedy trzeciego stopnia, czyli jakby na ten moment to, co w Polsce można zrobić, jest to najwyższy stopień. Moje drogi, jak wspomniałam, ajurweda, czyli jest to nauka o życiu, o wielu, wielu aspektach. I o czym ona mówi? Tak jak wspomniałam, o zachowaniu równowagi, czyli tutaj przede wszystkim nie działamy tylko i wyłącznie, kiedy jest zaburzenie, kiedy jest choroba, kiedy jest źle, tylko staramy się na co dzień żyć tak, żeby ta równowaga na tych trzech poziomach istniała. To jest bardzo ważne. Podobnie mówi medycyna chińska. Tam się nie chodzi do lekarza, kiedy jest choroba, no oczywiście też, ale generalnie po to jest lekarz, żeby podtrzymywał zdrowie i pomagał właśnie funkcjonować na co dzień dobrze, a nie wtedy, kiedy jesteśmy w tarapatach. Zastanawiam się, od czego tak naprawdę sprawę zacząć, przechodząc już do teorii, bo tutaj, tak jak wspomniałam, temat jest szeroki jak rzeka. Ludzie ajurwedy, lekarze ajurwedyjscy studiują ją latami, potem praktykują kolejnymi latami, więc temat jest po prostu mega, mega głęboki. Ale to, co najważniejsze.
Jeśli chodzi o tą taką kwestię cielesną, to słuchajcie, jest koncepcja w ajurwedzie tak zwanych dosz, czyli takich naszych jakby konstytucji, z którymi przychodzimy na świat. Inaczej ja bym powiedziała, że to sobie można przetłumaczyć na takie typy metaboliczne, czyli tutaj mówimy o takich pięciu elementach, które tworzą zarówno świat ożywiony, jak i nieożywiony. I to nie jest ważne, czy to jest człowiek, czy to będzie myszka, czy to jest kamień, czy to jest trawa, czy to jest, nie wiem, cokolwiek innego. Wszystkie te elementy w naszym wszechświecie występują w różnych proporcjach. I tutaj mam na myśli powietrze, przestrzeń, ogień, wodę oraz ziemię. Tych pięć elementów tworzy zarówno materię ożywioną, jak i nieożywioną. I teraz, w naszym organizmie również tych wszystkich pięć elementów jesteśmy w stanie te wszystkie elementy znaleźć w różnych proporcjach. I każdy z nas przychodzi z tymi różnymi proporcjami na świat. To znaczy, tak naprawdę nie tyle przychodzi na świat, co one już zostają określone w momencie poczęcia. Także jeszcze w łonie matki już jest jakby to z góry ustalone i to się nie będzie zmieniać. I tych pięć elementów tworzy tak zwane dosze. I teraz mamy tak, wata. Wata to jest element powietrza oraz przestrzeni. Ja zaraz będę to omawiać. Potem mamy pitę. To jest element ognia. Niektóre książki ajurwedyjskie mylnie podają, że to jest element ognia i wody. Absolutnie nie. Prawdziwa ajurweda mówi o tym, że pita to ogień. Także spotkałam się z komentarzami kiedyś, nie dziewczyny, absolutnie nie zgadzam się z tym. Więc jeszcze raz podkreślam, pita to ogień. I kolejny typ to będzie kafa, czyli to będzie woda oraz ziemia. I można powiedzieć, że jeżeli byśmy sobie zrobili testy na dosze, to ktoś może się okazać konstytucji wata, ktoś może być konstytucji kafa, ktoś może być konstytucji pita, albo mogą być mieszane, na przykład pita kafa, wata pita i tak dalej. O co w tym chodzi? Chodzi o to, że któryś z tych elementów u nas przeważa, ale on będzie przeważał zarówno jakby w ciele, jak i na umyśle, zaraz też to wyjaśnię. To nie znaczy, że pozostałych elementów nie ma. Wszystkie te dosze mamy, tylko że któraś będzie się wybijała ponad normę. I teraz tak, jeżeli komuś w takim teście wychodzi, że jest w konstytucji typowej wata, czyli to oznacza, że u kogoś będą przeważały elementy powietrza oraz przestrzeni. Wata odpowiedzialna jest za ruch. I teraz posłuchajcie, bo to jest bardzo ciekawe. Takie osoby, u których można powiedzieć, że są osobami typu wata, są to osoby, które są bardzo energiczne, gadatliwe, ruchliwe, bo wata właśnie odpowiada za ruch. Mają tysiąc pomysłów, bardzo kreatywne, ale bardzo często tych pomysłów nie kończą, także się mówi, że taki słomiany zapał. Są zazwyczaj szczupłe, mają bardzo suchą skórę, cienkie, łamliwe paznokcie, cienkie też kruche włosy, ich skóra jest taka matowa, często właśnie sucha, szorstka. Tak jak wspomniałam, też dużo mówią. Są to osoby takie niespokojne, ale też lękliwe. Dużo jakichś takich stanów emocjonalnych, z takiego lęku gdzieś towarzyszy. Także może są tutaj takie osoby, które już to podobieństwo zauważają. W dzieciństwie zazwyczaj te osoby też są bardzo, bardzo szczupłe, bo jeżeli dochodzi do nierównowagi dosz, to potem ta budowa ciała może być inna i może być też mylna. Osoby typu pita, czyli osoby, u których przeważa element ognia, są to osoby mega, mega takie głośne, ekspresyjne. To są takie osoby, które wchodzą gdzieś do pomieszczenia, to całe to pomieszczenie swoją osobą wypełniają. Tak jak to się mówi, ego po prostu całą tą przestrzeń wypełnia. Są to osoby z pasją, są to osoby o takim silnym umyśle, są to osoby przywódcze, często właściciele firm, często prezesi, często właśnie osoby na takich stanowiskach, które zarządzają potem ludźmi. Są to osoby, które właśnie mają dużo ognia, czyli ich skóry często są takie rozpalone, często pokryte pieprzykami, piegami. Włosy oczywiście różnie, ale bardzo często zdarza się, że rude, kręcone, też blond. U waty raczej będą włosy ciemne przeważały, ale to nie jest tak, że jak już mam blond i pozostałe cechy pasują, to absolutnie nie jestem wata. Nie, ja takie ogólne ramy podaję. I teraz tak, z takimi osobami o tyle jest problem, że one są bardzo nerwowe, agresywne, często łatwo wybuchają i te emocje w nich aż kipią. Mają bardzo często problemy na przykład ze snem.
często piecze ich żołądek, mają, tak jak to się mówi, tak zwaną zgagę, tak? Bo tego ognia jest bardzo, bardzo dużo. A trzeci typ, typ kafa, to jest typ, który przede wszystkim jest spokojny, trochę leniwy, lubi dużo pospać, lubi przełożyć, lubi zrobić coś nie dzisiaj, przecież jutro też można zrobić, w przeciwieństwie od pity. Pita już natychmiast, teraz w tej sekundzie. Także kafa jest taka bym powiedziała, troszeczkę rozleniwiona. A z takich korzystnych bardzo cech to jest to, że jest ona ciepła, jest życzliwa, jest pełna miłości, jest bardzo taka opanowana, ma pamięć o tyle fajną, że trudno zapamiętuje, ale jak już coś zapamięta, to na całe życie, w przeciwieństwie do waty, która po prostu w lot zapamiętuje, ale równie szybko zapomina. Także każda z tych tutaj konstytucji będzie miała swoje plusy i minusy, tak? Jak wszystko w świecie ma swój i plus, i minus, wszędzie musi być równowaga. Także nie ma ani lepszej, ani gorszej doszy, absolutnie. Nie można w ten sposób patrzeć. I teraz o co chodzi? Tak jak wspomniałam, te wszystkie elementy mamy w swoim ciele w momencie już, kiedy przychodzimy na świat. I jeżeli wychodzi nam, że jesteśmy na przykład konstytucji, to załóżmy tej pierwszej, którą wymieniałam, czyli wata, to oznacza, że te elementy u nas przeważają i my musimy robić wszystko, żeby to naturalne nasze urodzeniowe, tak zwane prakriti, utrzymać na tym stanie. Czyli ja nie dążę do tego, żeby te wszystkie elementy wyrównać, tylko dążę do tego, żeby ta moja konstytucja się nie zmieniała, żeby ona była w równowadze. Nie można z waty zrobić kafy. Nie można tych wszystkich elementów ułożyć na jednej linii, bo to nie jest naturalne. To tak samo, jakbyśmy chciały kamień zamienić w wodę. Nie da się. Ale ważne, żeby te elementy utrzymać na prawidłowym poziomie. Natomiast problem powstaje wtedy, kiedy one zaczynają się, można powiedzieć, względem siebie przesuwać. Czyli jeżeli zostanie taka wata wytrącona z równowagi i na przykład ona pójdzie jeszcze bardziej w górę, to taka osoba, która właśnie ma przewagę elementów powietrza i przestrzeni, czyli osoba typu wata, i jeżeli jej ta wata pójdzie jeszcze w górę, to zaczyna się problem. Zaczyna się problem, dlatego że taka osoba na co dzień, załóżmy, jest bardzo ruchliwa, niespokojna i tak dalej, i nagle zaczyna nadmiernie w ten sposób się czuć i postępować, i to będzie się przekładało na ciało. Dlatego że te elementy to już takie bardziej zaawansowane, nie chcę w to wchodzić, żeby Wam już nie nakręcić. One też są zlokalizowane w różnych częściach ciała i na przykład wata to jest przede wszystkim, to są przede wszystkim dół ciała, tak? To tutaj można powiedzieć, że jelita, nogi to są te elementy, gdzie wata głównie się odkłada i tutaj najwięcej będzie chorób. Generalnie też te elementy występują nie tylko w naszych organizmach, ale one również są bardziej poddatne, można powiedzieć, na zmiany pór roku, w ciągu dnia inaczej będą też dane osoby w zależności od swojego prakriti reagowały. Także tutaj temat już jest taki bardziej bym powiedziała zaawansowany, ale też tak może to akurat będzie łatwe do zapamiętania. Na przykład to, co towarzyszy nam w dzieciństwie, to jest kafa, czyli wzrost, dlatego że te elementy wody oraz ziemi, one są odpowiedzialne za wzrost wszelkich tkanek i to towarzyszy nam w dzieciństwie, no bo ciała rosną. Potem w dorosłym życiu przeważają elementy pita, czyli ognia, to można powiedzieć, że właśnie tych takich procesów już trawiennych, trawienia też na poziomie umysłowym, działania przede wszystkim, a potem na starość przeważają nam elementy właśnie wata. Czyli tutaj, co można powiedzieć, że też taka nasza medycyna współczesna zachodnio mówi, czyli ciało zaczyna się wysuszać, tak? A przecież tutaj elementy wata to jest przede wszystkim element powietrza, element przestrzeni, czyli coś, co jest suche. Więc tym bardziej jakby tutaj bardzo dużo jest takiego może nie bezpośredniego wytłumaczenia tego, co mówi Ajurweda w medycynie zachodniej, ale bardzo dużo elementów tak na dobrą sprawę się zgadza. I jest to o tyle właśnie fajne, że to popiera jakby ten starohinduski system.
I teraz możecie sobie poszukać testów na przykład na Dosze. Możecie sobie zrobić te testy, tylko jak będziecie te testy rozwiązywały, to zwróćcie koniecznie uwagę, żeby odpowiadać na te pytania nie do końca tak jak teraz jest, tak? Żeby przeanalizować całe swoje życie, czyli na przykład jaką masz budowę ciała. No dzisiaj jestem otyła, ale otyła jestem od 5 lat, ale całe życie byłam mega, mega szczupła. To raczej ja bym się skłaniała, żebyś przyjrzała się temu pod tym kątem, że raczej to jest twoje naturalne, czyli byłaś szczupła, a skoro dzisiaj jesteś otyła, to to będzie zaburzenie równowagi w doszach. Więc koniecznie możecie sobie te testy poszukać, zobaczyć i wykonać, to już wam coś to da. Natomiast jak równoważyć te dosze, to temat jest mega, mega obszerny, ale postaram się też to pokrótce wytłumaczyć. Przede wszystkim cały nasz styl życia, czyli to, w jaki sposób funkcjonujemy, co jemy, podstawa, no bo nasze ciała są zbudowane z tego, co jemy. Drugi temat, jak to trawimy. Temat ognia trawiennego w Ajurwedzie to jest w ogóle absolutna podstawa. Czyli jeżeli będziemy źle trawić, a nawet cudownie się odżywiać, no to co nam po tym? To wszystko przejdzie przez nasz organizm i nie zostanie przyswojone. Dlatego ogień trawienny tutaj jest podstawą. Żeby ten ogień trawienny był dobry, to będzie to wynikało nie tylko i wyłącznie z tego, co jemy, ale będzie to wynikało z naszego postępowania. Czyli generalnie bierzemy pod uwagę, czy na przykład spędzamy czas, no teraz to jest akurat fatalny przykład ze względu na sytuację, w jakiej jesteśmy z koronawirusem, ale bardzo ważna jest aktywność fizyczna. Bardzo ważne są spacery na świeżym powietrzu. Bardzo ważne są wszelkiego rodzaju ćwiczenia, bardzo ważne jest to, co myślimy, nasz stan umysłu, tak? Czy mamy w sobie dużo nienawiści i złości, bo taka osoba na przykład, która jest typu pita, ona bardzo często tą złość i tą agresję będzie miała w sobie, jeżeli nie będzie tego równoważyła, chociażby na przykład ćwiczeniami odpowiednimi, medytacją, czy systemami oddechowymi, no to ten ogień będzie po prostu u takiej osoby buchał i będzie jeszcze bardziej tą pitę jakby tutaj podnosił i będzie dochodziło do zaburzenia równowagi pity, czyli ogień. Dlatego ogromnie ważne jest to, żeby przyjrzeć się sobie, jak my żyjemy, żeby nie oczekiwać, że my będziemy zdrowi na wszystkich tych poziomach, jeżeli my nie będziemy zwracać uwagę na całokształt, czyli podkreślam, odżywianie, w tym mam na myśli picie. I tutaj też od razu Ajurweda mówi, pijemy tylko i wyłącznie ciepłe, nie pijemy zimnego, dlatego że zimne gasi ogień trawienny. Jeżeli ogień trawienny jest za niski i źle trawimy, zaczynają się problemy żołądkowe, jelitowe, zaczynają się zaparcia, zaczynają się potem poważniejsze choroby jelit. To wszystko fantastycznie można Ajurwedą wyprowadzić, dlatego to jest taka w ogóle, bym powiedziała, podstawa. Picie ciepłej wody, ja też pamiętam ostatnio wypowiedź tego mojego doktora ajurwedyjskiego, tam ktoś inny z Indii opowiadał, doktor, który jest bratem właśnie doktora Partapa, że rozmawiał z takim innym znanym nauczycielem ajurwedyjskim w Indiach i jemu zadano pytanie, jakbyś miał powiedzieć jedną, jedyną radę z ajurwedy, tak dla wszystkich, to co byś powiedział, pij wodę. Pij wodę, pij dużo wody, pij tą wodę ciepłą, taką wręcz bardzo ciepłą. Ja nie mam na myśli wrzątku, żeby gardło sobie gotować, ale taką naprawdę dobrze, dobrze ciepłą, około 60 stopni. I pij tą wodę na siedząco, nigdy nie pij na stojąco. I takie zalecenia jako ogólne można by powiedzieć, gdyby ktoś chciał sobie coś z ajurwedy takiego tylko i wyłącznie podstawowego przyswoić. Także jeżeli też chcesz schudnąć, jeżeli masz też problem właśnie z tym, z metabolizmem, to pij koniecznie ciepłą wodę, możesz dodać sobie do tego świeży imbir, zaparzyć i to też będzie ten metabolizm podkręcać. Powiem teraz jeszcze taką rzecz, możecie sobie to zanotować, ale ja ten live zostawię na YouTubie, także będzie można do niego wracać. Ważna rzecz, która będzie, można ją łatwo po prostu zastosować w diecie. Jeżeli jest ktoś w konstytucji wata, albo tą watę ma wytrąconą z równowagi, czyli ewidentnie czujecie, że teraz jesteście na przykład bardzo nerwowi, bardzo tacy rozproszeni, bardzo macie taki duży problem ze snem, ten sen jest krótki, przerywany, macie problemy z koncentracją, macie problemy być może na przykład z zaparciami, bardzo suchą skórę, to nawet jeżeli nie wychodzi wam testach, że jesteście w konstytucji wata, to być może ta wata poszła w tej chwili w górę. I taką podstawową rzeczą, na którą trzeba byłoby zwrócić uwagę, to jest wprowadzenie zmian w odżywianiu. Tego bardzo szeroko nie omówię, bo to jest temat naprawdę na osobny live, natomiast trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim, taka prosta rzecz, na smaki.
smaki, które nakładamy sobie na co dzień na talerz, bo one bardzo będą równoważyły właśnie te dosze. Czyli wata powinna unikać smaku ostrego, gorzkiego oraz cierpkiego. Natomiast smaki, które będą równoważyły, to będzie smak słodki, słony oraz kwaśny. Czyli takich potraw będziemy sobie szukać, nakładając je na talerz i to już będzie nam równoważyło dosze. I też trzeba szukać analogii w pokarmach. Jeżeli wiadomo, że wata to jest przestrzeń i powietrze, to nie jemy pokarmów, które zawierają bardzo dużo przestrzeni i powietrza, bo one będą taką doszę znowu wynosić w górę. Czyli gdzie mamy powietrze? Paluszki, chipsy, suche pieczywo, coś co powietrze będzie nam generowało, czyli kapusty, te wszystkie takie, nie wiem, brokuły, kalafiory, tak? To w momencie, kiedy ktoś jest w konstytucji wata, to takich rzeczy powinien jeść mniej, a w przypadku, kiedy ta wata jest wytrącona w równowagę, jest w sposób nierównowadzy, czyli zazwyczaj idzie w górę, to wtedy takich rzeczy po prostu unikamy w tym okresie. Jeśli chodzi o pitę, no to może same już wpadniecie na to, jaki smak byłby tutaj niedobry, jaki rodzaj smaku. Jeżeli pita to ogień, przychodzi Wam coś do głowy? Jeśli tak, to napiszcie mi proszę w komentarzach. Ogień, co będzie ogień podsycało? Nikt nic nie pisze. No ogień, czyli ostre, tak? Ostry smak. A, no tutaj mi Ewelina napisała, super, pewnie. Właśnie, ostre. Pita nie powinna jeść ostrego, tak? Bo od razu ta dosza będzie szła w górę. Nie powinna również jeść słonego oraz kwaśnego. Czyli ostry, słony, kwaśny nie są to smaki dla pity, ale co robi pita? Pita kocha takie smaki, tak? Bo to też jest taka naturalna tendencja. Pita kocha takie smaki, ale nie powinna pita tych smaków nadmiernie używać. I ja nie lubię mówić nie, absolutnie zabronione. Dlatego, że to jest potem też takie ograniczenie i fanatyzm. Nie, ale ograniczamy. Ograniczamy, natomiast jeżeli pita jest w nierównowadze, czyli jest już duży problem z pitą, są stany zapalne przede wszystkim, bo pita to ogień, czyli stany zapalne, często te stany zapalne na skórze się objawiają, ale również w organizmie, gorączka to też jest podniesiona pita, wtedy odstawiamy takie smaki i równoważymy je przeciwstawnymi, czyli to będzie słodki, gorzki oraz cierpki. No i teraz ostatni typ mamy, czyli kafa. Kafa przede wszystkim, i to też jak już omawiałam, czyli są to osoby takie korpulentne, łatwo tyją, mają taką masywną budowę ciała, czyli jakie smaki będzie lubiła kafa, a nie będą dla niej odpowiednie, jak myślicie? Ja widzę, że komentarze to tak trochę z opóźnieniem przychodzą, ale są chyba gdzieś tam przez YouTube. A, no właśnie, przez YouTube są filtrowane. No i dziewczyny piszą, tak, oczywiście, super, słodkie. Zobaczcie, jakie to jest domyślne, tak? Czyli, kafa nie powinna jeść słodkiego, nie powinna jeść też kwaśnego oraz słonego. Natomiast to, co będzie kafę równoważyło, to będzie równoważyło ostre, gorzkie oraz cierpkie. Czyli kafa powinna nakładać sobie ostre, a zazwyczaj kafa, z tego co ja przynajmniej obserwuję, nie lubi ostrego, a powinna. Czyli kafa przede wszystkim smaki ostre, pita o smakach ostrych zapomina, tak? To nie dla niej. Natomiast wata również smaki ostre będą dla niej dobre. Ale tutaj, tak jak wspomniałam wcześniej, wymieniłam pozostałe, więc możecie sobie potem jeszcze raz przesłuchać, może zrobiłyście notatki. W każdym razie takich smaków szukamy i równoważymy w zależności od tego, czy jesteśmy w nierównowadze, czy chcemy te dosze ustawić na prawidłowym poziomie. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Zobaczcie też, że kiedy są stany zapalne, to też ja pamiętam kiedyś moją taką rozmowę z panią doktor pediatrą, która prowadzi moje dzieci. Mam świetną lekarkę, naprawdę super kobieta, bardzo rozsądnie podchodzi, bo właśnie nie jest taka, wiecie, z tych, co to antybiotyk na dzień dobry. I przede wszystkim ona kiedyś powiedziała, ja zauważyłam, że jak są problemy ze skórą,
zmiany właśnie takie zapalne, atopowe, to zauważyłam, że jak dzieci jedzą kwaśne zupy, na przykład pomidorową, często dzieci lubią, to jest gorzej. I wtedy mówię rodzicom, żeby unikali kwaśnych owoców, kwaśnych potraw i jest lepiej, zauważam. I ja wtedy jej podpowiedziałam z ajurwedyjskiego punktu widzenia, no bo po prostu skóra stanie zapalnym, a zapalenie ogień, czyli pita, i wtedy kwaśny będzie tą doszę jeszcze bardziej podsycało. Więc to jest takie bardzo, bardzo logiczne. Ja widzę, że wy już też po tych odpowiedziach też jesteście w stanie, myślę, po lekkim zagłębieniu się tutaj łatwo i płynnie się potem poruszać. To jest, słuchajcie, taki mega, mega po prostu wstęp w bardzo ogólnym zarysie. Nie powiedziałam o wielu innych kwestiach. Jeżeli Wam się podobało, dajcie mi znać w komentarzach. Ja z przyjemnością w następnym jakimś okresie czasu poprowadzę kontynuację. Chętnie bym omówiła stany umysłu wywodzące się właśnie z Ajurwedy. Może być to kolejny też live poświęcony samemu odżywianiu właśnie, tak? Tutaj mnie dziewczyny pytały, jak równoważyć na przykład doszę, nie wiem, tam było chyba kafa, pita, z tego co zapamiętałam. To już jest też jakby dłuższy temat, ale gdyby na przykład komuś wychodziła taka mieszana konstytucja, to przede wszystkim zaczynamy od tej doszy, która przeważa, czyli jeżeli to jest kafa, pita, to będzie wtedy trzeba się wziąć na początku za obserwację, co się dzieje z kafą, tak? Więc to jest temat złożony, ja to mogę głębiej omówić z przyjemnością, jeżeli macie ochotę, dajcie mi znać, czy chcecie takie live'y. Natomiast teraz chciałabym Wam powiedzieć, że w poniedziałek są święta, ale myślę, że no, nie będziemy miały za dużo okazji wychodzenia z domu, spotkania się z rodziną, więc gdybyście miały ochotę, to ja Was zapraszam na godzinę 17 w poniedziałek, poprowadzę live na ten drugi temat, który proponowałam w zeszłym tygodniu, czyli to będzie pielęgnacja skóry w oparciu o ajurwedyjskie założenie, bardzo ciekawy też temat. Także jeżeli macie ochotę, zapraszam Was tutaj na żywo o godzinie 17. Pojawią się niedługo informacje u mnie na Facebooku. Zachęcam Was też do zapisania się na newsletter, do wejścia na moją stronę yogapiękna.com. Tam jest do pobrania zresztą taki fajny, malutki mini e-book o nawykach wpływających na wygląd. Możecie sobie go pobrać i zapisać się też na newsletter. Rzadko wysyłam wiadomości, jeśli już są te informacje, jakieś wiedza albo linki do bloga, że coś się pojawiło. Nie spamuję, nie piszę co chwila, dziewczyny, kupcie coś ode mnie, także nie przyjmujcie się takie rzeczy. Też oczywiście sygnalizuję, że jest jakiś kurs albo jakaś nowość w sklepie internetowym, ale przede wszystkim staram się tam dzielić też wiedzą i informacjami właśnie, kiedy coś się pojawia. Także zachęcam, żebyście się zapisały na ten newsletter, żebyście były ze mną na bieżąco w kontakcie. I jeszcze Wam chciałam pokazać właśnie książki tego doktora Partapa Chauhana, które są wydane w Polsce. To są dwie książki, jedna Ajurweda, jak dbać o siebie i być zdrowym, większa książka, druga książka mniejsza, Ajurweda i piękno. Bardzo fajne książki, bardzo takim prostym, przystępnym językiem napisane, także zachęcam, żeby tą wiedzę zagłębiać. Je też można sobie zamówić w moim sklepie internetowym yogapiękna.com. I powiem tylko tak, ta książka stanowi takie bardzo duże, takie kompendium, taki po prostu skrót maksymalny, tak? I jest ona już taka w oparciu bardziej w stronę tam taką piękną. Ta więcej będzie omawiała sposobów leczenia i jest głębsza, także to zależy komu, na czym zależy. Jeżeli ktoś chce taki absolutny wstęp do Ajurwedy, to ta książka wystarcza. Także jeżeli Was to zainteresowało, mam nadzieję, że chociaż troszkę, to po prostu Wam polecam, żeby sobie w temat wejść głębiej dla samych siebie, dla zdrowia rodziny i dlatego, żeby nam się żyło lepiej, tak? Żeby to życie po prostu było przyjemne i żebyśmy się mogli rozwijać, a ciało, żeby nie stanowiło nam ograniczenia do czegokolwiek. Jeżeli nie chcesz się rozwijać na poziomie takim duchowym, też to jest ok, każdy wybiera swojemu, ale żeby można było po prostu z przyjemnością przez to życie przejść, żeby ciało właśnie nie dawało nam we znaki, że ono krzyczy o pomoc, niech ono nam po prostu służy. Dobrego dnia Wam życzę, ściskam, dużo zdrowia, buziaki, pa!